A to Ford Puma. Wygląda na to, że Ford nie zraził się porażką Opla z podobnym autem, czyli Oplem Tigra, zbudowanym na bazie Corsy. W Pumie za podstawę wzięto zespoły Forda Fiesty i Forda Ka. Puma ma podobnie futurystyczną stylistykę, która, mówiąc szczerze, nie najbardziej nam się podoba. Interesujący natomiast wydaje nam się silnik, który z 1,7 litra daje moc 125 koni. Bagażnik jak w małych autach typu coupé. Wystrój wnętrza wedle obowiązującej mody. Oglądamy oczywiście luksusowy egzemplarz wystawowy.